Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będzie odcinek, na którym nie przedstawię Wam klasycznej recenzji książkowej, tylko pochwalę się swoimi zdobyczami czytelniczymi. Będzie trochę nowych tytułów, nowych nie w sensie premier wydawniczych, tylko nowych książek na moich półkach. Po prostu to nie są wszystko książki ostatnio wydane. Będą książki w wydaniu papierowym, książki również w formie e-booków i audiobooków, bo ja dokładnie w tych trzech formach obcuję z literaturą. W ostatnim czasie chyba nawet z przewagą książek elektronicznych. Zaczynamy mój pierwszy book haul. Zacznę od książki, którą zakupiłam niedawno w Empiku. To jest Jane Goodall, Pani od szympansów, autorstwa Danuty Tymowskiej. Jane Goodall, nazwisko, które jest światową marką, ikona nauki przede wszystkim, ikona ekologii, postać bardzo znana. Ja śledzę jej działalność od dłuższego czasu. Jestem zafascynowana jej osobowością, przede wszystkim z punktu widzenia jej osiągnięć naukowych. Obejrzałam kiedyś bardzo interesujący film na temat jej życia, autorstwa niemieckiego reżysera, żeby teraz nie przekręcić nazwiska i nie wprowadzić tutaj nikogo w błąd, Lorenza Knauera. Życie Jane, który w bardzo fajny sposób też pokazywał, jak ona łączyła też życie prywatne i życie zawodowe. Natomiast jeśli chodzi o tą książkę, ja zdecydowanie bardziej oczekuję tutaj jakby informacji takich merytorycznych, związanych właśnie z jej karierą naukową. Jane Goodall ma wyjątkowe osiągnięcia. Wyniki jej badań wieloletnich nad szympansami w Afryce przyczyniły się do włączenia szympansów i goryli do rodziny ssaków czułekokształtnych hominidów. Także to są niebagatelne osiągnięcia. Zresztą ona jest wielkim autorytetem też naukowym w dziedzinie prymatologii, więc badań nad szympansami, ale jest też antropolożką. A jej droga jest o tyle ciekawa, że ona wyjechała do Afryki pod koniec lat 50. jako osoba bez wykształcenia. Była w Wielkiej Brytanii sekretarką i tak naprawdę od zawsze była miłośniczką zwierząt. I przyznam, że jestem bardzo ciekawa, jak przebiegała jej kariera tak krok po kroku. Jak ona się odnalazła też w obcym środowisku, na obcym kontynencie, jakie bariery napotykała w tamtych czasach, kto jej pomagał, ile zawdzięcza tak naprawdę ludziom, których spotkała, a ile sobie. Powiem tak, dużo sobie obiecuję po tym, kim jest autorka tej książki. Pani Danuta Tymowska jest biolożką, tłumaczką, nauczycielką, redaktorką PWN, więc oczekuję sporej jakby takiej wartości merytorycznej i mam nadzieję, że tych informacji związanych z jej życiem prywatnym nie będzie tutaj tak dużo. Polecam Wam książkę na zasadzie informacji, że taka pozycja wyszła. Ja jeszcze nie wiem, czy ona jest godna polecenia z uwagi na zawartość. Przeczytałam 42 strony, zupełny wstęp, jakieś fakty z dzieciństwa, ale po prostu jeśli interesujecie się tą tematyką, no to wiedzcie, że taka książka wyszła i można ją zakupić w księgarniach. Jeśli się też interesujecie, to polecam Wam kanał w ogóle Jane Goodall na Facebooku, dr Jane Goodall. Umieszcza tam bardzo fajne tak zwane hopecasty i jeśli tylko nie macie bariery językowej, bo oczywiście jest to kanał w języku angielskim, to warto sobie śledzić i słuchać, oglądać. Jest bardzo ciekawy. Ok, kolejna książka to już jest proza. Historia pszczół norweskiej autorki Mai Lunde. Książka, która nie jest zupełną nowością. Ona wyszła dobrych parę lat temu. Tutaj jest informacja na okładce, że w 2015 roku zdobyła norweską nagrodę księgarzy. Ma oczywiście mój ulubiony znacznik, czyli międzynarodowy bestseller. No, uwielbiam te znaczniki. Przeczytałam w życiu tak dużo książek, które nie miały tego znaczka i były znakomite. I niestety też napotykałam takie, które były opatrzone w taki napis i były, krótko mówiąc,
bardzo średnie, więc staram się nie sugerować tym, po prostu niekiedy mnie to śmieszy, jakby takie rekomendowanie książek przez międzynarodowy bestseller, majstersztyk, hit sezonu. Ja książkę już zaczęłam czytać, jestem, żeby Was nie skłamać, na stronie 184. To jest książka, można powiedzieć chyba śmiało, że ona powstała z pewnym przesłaniem. Z przesłaniem takim wynikającym z obawy o losy Ziemi, planety i takim ostrzeżeniem ludzkości przed zbliżającą się, można powiedzieć, katastrofą ekologiczną. Bo tu chodzi tak naprawdę o wymarcie pszczół. Akcja dzieje się na trzech płaszczyznach czasowych. Obserwujemy historię trzech rodzin w połowie XVIII wieku, w latach 2000 oraz w przyszłości, rok 2098. Bo w ogóle spoiwem tych trzech historii, o czym nie powiedziałam, są właśnie pszczoły. Mi się to bardzo dobrze czyta, przeskakuje sobie między tymi trzema epokami dość płynnie i naturalnie. Nie mam z tym jakiegoś problemu. Język jest bardzo prosty. To jest taki język typowy, opisowy, jak w powieści, bym powiedziała, takiej trochę obyczajowej. Zdania nie są jakieś skomplikowane, ale jednocześnie jest to dosyć wciągające. Pomimo, że jest to trochę monotonne, to mnie to wzięło, że tak powiem. Czytam sobie to takim normalnym tempem. I na razie mi się podoba. Jeżeli będę, że tak powiem, do końca będą mi towarzyszyły takie uczucia i uznam, że rzeczywiście jest to bardzo wartościowa książka, zrobię osobną recenzję, chociaż przypuszczam, że skoro nie jest nowość, to pewnie większość osób może czytała tą książkę. Widziałam też inny tytuł tej autorki, Historię wody. Ostatnio też chyba wyszła jakaś premiera Mai Lunde. Aha, w ogóle książkę pożyczyłam od swojej znajomej z pracy i zgarnęłam jej jeszcze z półki dwie dodatkowe pozycje. Lubię czasem się w taką złodziejkę pobawić. Nie wszyscy ludzie pożyczają książki, no ale oczywiście jakby jest to kwestia pewnego zaufania. Ja bardzo dbam o książki i zawsze oddaję. Była historia pszczół i jest historia brudu. Tytuł taki dosyć frapujący. Książka, można powiedzieć, będąca zapisem takim historycznym pewnej kultury obyczajów, związanych z podejściem różnych nacji, różnych kultur do kwestii higieny osobistej. Więc możemy sobie zrobić taką podróż przez epoki i zobaczyć, jaki był stosunek ludzi do brudu właśnie, skąd się wzięło mydło, co tak naprawdę działo się w tych różnych łaźniach rzymskich, tureckich, które tutaj mamy na okładce. Zresztą okładka jest bardzo ładna, taka bardzo ładna szata graficzna. Katrin Aschenburg, bo tak nazywa się autorka, a tutaj na obwolucie pisze, że pytanie, które najczęściej mi zadawano podczas pracy nad tą książką, brzmiało: ale przecież musieli śmierdzieć. Jak powiedział święty Bernhard, tam, gdzie wszyscy śmierdzą, nie czuć nikogo. Książka posiada też bardzo takie fajne ryciny, obrazki. Można sobie rzeczywiście wędrować po tych epokach i oglądać na przykład pierwsze prototypy pryszniców albo zobaczyć, jak uczono dzieci właśnie higieny i zapoznawano z tajnikami toalety. Są też bardzo fajne takie informacje szczegółowe z dworów królewskich na przykład. Książka też, wydaje mi się, ma bardzo fajne takie zestawienia porównawcze, jeśli chodzi o stosunek do czystości różnych religii, bo z tego, co się zorientowałam, jest tutaj przedstawiona perspektywa właśnie chrześcijan, jak również kultury muzułmańskiej, więc to może być bardzo fajne zestawienie, czy też zestawienie na przykład takiego graficzne, kontynentalne, Europejczycy kontra Amerykanie. Książka z gatunku lekkich raczej. Taka książka, którą można sobie czytać, odłożyć ją, myślę, na tydzień, wrócić do niej, trochę się, że tak powiem, zrelaksować, pewnie pośmiać. Nie sądzę, żebym robiła z niej jakąś osobną recenzję, ale jeśli lubicie tego typu lektury, to Katrin Aschenburg, Historia brudu, jest z pewnością bez problemu dostępna w księgarniach internetowych. I ostatnia z pożyczonych od znajomej pozycji to jest Czarnobyl, spowiedź reportera Igora Kostina.
To w zasadzie jest zbiór fotografii, tekstu jest tutaj bardzo niewiele. Igor Kostin, też nazwisko znane, to jest człowiek, który zasłynął z fotografii, która została wykonana jako pierwsza w godzinę po wybuchu reaktora w Czarnobylu. On z dwoma innymi fotografami dotarł do jakimś cudem do helikoptera, cudem w sensie, że w tak szybkim czasie, i z lotu ptaka wykonali około 20 zdjęć. No niestety w wyniku promieniowania klisza została uszkodzona, więc zachowało się tylko jedno zdjęcie i to jest zdjęcie, z którego on właśnie zasłynął, ponieważ no, ono nie uległo całkowitej radiacji, chociaż jest trochę obraz zniekształcony, taki ziarnisty. To najsłynniejsze zdjęcie wykonane w godzinę po wybuchu reaktora jądrowego. I potem postanowił jakby sfotografować no, ten dramat jednak mieszkańców tej miejscowości i przedstawić tą historię za pomocą fotografii. Książka pewnie na jeden wieczór, chociaż z uwagi na ciężar tematyczny, myślę, że też będę sobie dozować i od czasu do czasu zaglądać. A teraz już mam dwa tytuły moje własne, nieukradzione, niepożyczone, które nabyłam niedawno w księgarniach. I to już jest literatura piękna, proza, Anna Dziewit-Meller, książka pod tytułem Od jednego Lucypera. Nie znam książek pani Ani, czytałam jedynie bardzo dawno temu książkę, którą Anna Dziewit-Meller napisała wspólnie ze swoim mężem, Gaumar Joss. Książka taka trochę podróżnicza, trochę będąca pewnym takim reportażem o Gruzji. Powiem szczerze, że niewiele zapamiętałam, jeśli chodzi konkretnie o treść z tej książki. Bardziej pamiętam swoje osobiste podróże po Gruzji, ale zapamiętałam takie jedno wrażenie, jakie odniosłam po tamtej lekturze, że część napisana przez Annę Dziewit-Meller podobała mi się o wiele bardziej niż ta napisana przez jej męża, dlatego że pani Ania pisała bardziej jako obserwatorka zwyczajów, podglądała tych Gruzinów. Natomiast jak czytałam część Marcina Mellera, to pamiętam, że odnosiłam ciągle takie wrażenie, że on pisze o sobie. Cały czas pisze o sobie w Gruzji, wspominał jakieś swoje pobyty w czasie wojny i bardzo mnie to drażniło. I gdzieś tam to wrażenie mi towarzyszyło i pamiętałam, że chciałabym kiedyś do jakiejś jej książki trafić, ale omijałam je jakoś zupełnym przypadkiem, po prostu zawsze inne książki były ważniejsze i wreszcie stwierdziłam, że trzeba wreszcie przeczytać. Wybrałam tytuł zupełnie przypadkowo, pierwszy, który mi wpadł w ręce w księgarni. Książka, która rozgrywa się na terenie Śląska, surowa i głęboka saga o śląskich kobietach, tak tutaj zachęca wydawca na obwolucie. Myślę, że jeśli jest to książka przeżywana i opisywana przez kobiety, to pewnie będzie ciekawa, aczkolwiek no nie nastawiam się w żaden sposób. Jeśli czytaliście coś Anny Dziewit-Meller, napiszcie mi, co sądzicie o jej książkach, czy może jeszcze jakąś inną możecie polecić, jakiś inny tytuł. I ostatnia książka, co do której mam największe oczekiwania, dlatego że to był mój jeden z moich ulubionych, można powiedzieć nawet ukochanych pisarzy w czasie studiów, Paweł Hille. Wyszła jego książka zatytułowana Talita. Nic o niej nie wiem, poza jakimiś tam bardzo skąpymi informacjami od wydawcy na okładce. Ja miałam bardzo długą przerwę z tym pisarzem, kilkunastoletnią. Już naprawdę bardzo dawno nic nie czytałam. Natomiast no, byłam zakochana w Wajzerze Dawidku. To był moja ukochana książka w momencie, kiedy miałam jakieś 20 parę lat. Bardzo lubiłam też Mercedes-Benz z Listów do Hrabala i te dwa tytuły były moimi ukochanymi, ale lubiłam Pawła Hille za jego taki wieloznaczny język i za umiejętność poruszania takich różnych czułych strun w czytelniku i oddziaływania tak jakby na różne zmysły. Jego proza mi się bardzo kojarzyła z prozą Gintera Grassa i to były moje dwie ukochane książki, Wajzer Dawidek i
Blaszany Bębenek. I bardzo się cieszę, że mogę teraz przeczytać coś Pawła Hille. Nie nastawiam się w ogóle w żaden sposób na to, jaka to będzie książka. Nie widziałam na BookTubie żadnej recenzji, ale jeśli też ktoś z Was na przykład czytał i ma jakieś wrażenia z tej książki, to też chętnie podzielcie się w komentarzach. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o książki papierowe, a teraz powiem Wam o dwóch pozycjach, które mam na e-bookach. Pierwszy tytuł to są wywiady z niejednej półki Michała Nogasia, wywiady z pisarzami. Książka jest dość pokaźna objętościowo, to jest taka cegła charakterystyczna, taka żółta okładka. Wywiady są takim rodzajem, gatunkiem, do którego ja bardzo rzadko wracam i od razu uznałam, że to jest świetna pozycja na e-booka. Jest oczywiście książka promowana, reklamowana z uwagi na takie nazwiska, które gdzieś tam mogą przyciągać czytelników, czyli Mariusz Szczygieł, Olga Tokarczuk, Alice Munro, Zadie Smith, ale jest tam też dosyć sporo innych takich mniej komercyjnych nazwisk, bo są rozmowy z pisarzami brazylijskimi, z reportażystami, ze Swietłaną Aleksiewicz, jest rozmowa z Jasmine Ward, więc takie nazwiska, które mnie się wydają bardzo interesujące. Ja zresztą wiem, w jaki sposób Michał Nogaś też rozmawia o książkach. Wiele lat słuchałam jego audycji w radiowej Trójce. Ostatnio wiem, że rozpoczął współpracę z Radiem Nowy Świat, ale no jakoś tak te harmonogramy się, że tak powiem, trochę kolidują, jego audycja i harmonogram mój, więc jeszcze nie słyszałam, jak to wygląda teraz, ale wiem, jak on rozmawiał z pisarzami, bardzo mi się podobało, że jakby potrafił poruszać kwestie takie związane z codziennością, z takie bardzo osobiste, ale też bardzo uniwersalne. Mam pewne oczekiwania wobec tego tytułu. Książka na tyle no, gruba, bardzo dużo tych wywiadów, przepraszam, że można sobie dozować ją i na przykład, nie wiem, codziennie czytać po jednym wywiadzie, czy tak sobie podczytywać. Druga książka na e-booku jest tytułem, słuchajcie, bardzo oryginalnym, mogę powiedzieć, dosyć takim, który no może niektórych zdziwić spośród moich znajomych na pewno, bo to jest książka, słuchajcie, z VI wieku przed naszą erą, chiński traktat wojenny pod tytułem Sztuka wojny. Dlaczego ja w ogóle sięgnęłam po taką tematykę i po, że tak powiem, tak nietypowy tytuł? Przeczytałam bardzo ciekawą recenzję na jakimś portalu anglojęzycznym, gdzie autor powoływał się na ten tytuł, opisując oczywiście, że jest to właśnie taki traktat militarny składający się z 13 rozdziałów, poświęcony właśnie sztuce prowadzenia wojny. Ale jest to dzieło, które inspiruje nadal i które jest, które jakby koncepcje z tego dzieła są wykorzystywane we współczesnym świecie biznesu, marketingu, a nawet w krajach azjatyckich, zwłaszcza we współczesnej psychologii, że się przez jakby tą treść traktatu analizuje na przykład relacje międzyludzkie czy historię karier ludzi. To mnie bardzo zafrapowało. Nigdy takiej książki nie czytałam. W ogóle się zastanawiam, czy to nie będzie, słuchajcie, jakaś porażka i czy w ogóle będę jakoś potrafiła się odnaleźć, bo nie wiem, jaki to jest zupełnie język. Autorem jest z oryginału jest Sun Tzu, a książka z oryginału została przetłumaczona na język angielski przez Ralpha Sawyera i dopiero wydanie polskie było tłumaczone z angielskiego na język polski. Także no, taka translacja podwójna. No bardzo jestem ciekawa. Bardzo jestem ciekawa. Najwyżej nie przeczytam do końca, jeśli rzeczywiście no, nie znajdę tego, na co próbował nakierować odbiorcę autor tamtej recenzji, bo zrobił to naprawdę znakomicie. To tyle. Dwa e-booki. Zazwyczaj jest odwrotnie. Dużo więcej książek mam na Kindlu niż w papierze, ale po prostu ostatnio bardzo dużo przeczytałam z e-booków, stąd więcej jest tego papieru. Mam też trzy audiobooki.
audiobooków słucham od jakichś 2 lat i coraz bardziej się przekonuję do tej formy też poznawania literatury. Niekiedy zdarza się, że mam takie poczucie, że niektóre tytuły być może bardziej mi się spodobały właśnie dlatego, że ich wysłuchałam niż przeczytałam z uwagi na świetną interpretację aktorską, świetną dykcję. Czytałam ostatni audiobook, jakiego czytałam, słuchałam, to Królestwo Szczepana Twardocha, przeczytany przez Agnieszkę Grochowską i Maćka Szczura, znakomicie. Tam jest taka charakterystyczna podwójna narracja i no rzeczywiście aktorzy wydobyli to świetnie moim zdaniem i postanowiłam, że właśnie kolejną książkę Szczepana Twardocha również odsłucham. Także ściągnęłam sobie Pokorę, ściągnęłam sobie też książkę Zusaka Markusa, Złodziejka książek. Książka nie jest żadną nowością, podobnie jak właśnie Historia pszczół. To jest książka, która wyszła dobrych parę lat temu. Grzebiąc sobie na BookTubie, bo ja teraz trochę poznaję BookTube i spoglądam sobie na różne kanały, znalazłam fajną recenzję Agnieszki Błaszczyk z kanału Czytam Sobie i ten tytuł mnie zaciekawił, jak również recenzja, więc zobaczyłam, że jest wersja audiobookowa, także sobie ściągnęłam. Nie wiem nic na temat autora, troszkę na temat książki z uwagi na tą recenzję, ale jestem bardzo ciekawa. I ostatni audiobook, jaki mam, to Jądro ciemności Josepha Conrada. Staram się w miarę uzupełniać klasykę. To zawsze warto, więc też jestem ciekawa, jakie akurat tutaj ta wersja czytana zrobi na mnie wrażenie. Słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo, też przy tej okazji jestem 6 tygodni na tym kanale. Dziękuję bardzo tym, którzy oglądają i przysyłają mi takie bardzo ciekawe i też bardzo życzliwe komentarze. Jeśli kanał Wam się podoba, polecajcie go swoim znajomym. Proszę Was o subskrypcję oczywiście, łapkę w górę, jeśli odcinek wyda Wam się ciekawy. Tym razem chciałabym też Was zachęcić do oglądania Big Book Cafe, gdzie ostatnio odbywają się bardzo fajne spotkania i rozmowy z różnymi znanymi ludźmi, no w każdym razie z ludźmi, którzy są publicznie znani, ale też coś w życiu osiągnęli. I oni tam jakby nie przychodzą, mają za zadanie przygotowanie listy książek swojego życia. Moim zdaniem świetne wywiady, najlepsze przeprowadza Paulina Wilk. Polecam Wam na przykład ostatnie spotkanie z Darkiem Rosiakiem, reporterem, który przyszedł z wielką księgą, z wielką torbą ikeowską, w której przyniósł masę książek i to jest bardzo ciekawa rozmowa na temat literatury i w ogóle ta cała seria spotkań ze znanymi ludźmi, Magda Cielecka też była ostatnio, jest takim fajnym, czymś bardzo fajnym, pokazującym jak naprawdę fajny wpływ na życie człowieka ma czytanie i jak bardzo jest wartościowe. Jeżeli w tej sferze internetowej związanej z czytaniem niczego ostatnio nowego nie odkryliście, to Wam te rozmowy polecam. No i oczywiście, jeśli czytaliście na przykład Historię pszczół, albo Złodziejkę książek, albo na przykład jakieś książki Ani Dziewit-Meller, bądź książkę Pawła Hille ostatnią, też dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy Wam się podobało. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny odcinek za czas jakiś, już na normalną recenzję. No i jeszcze raz dziękuję za subskrypcję i słowa wsparcia. Dzięki, cześć!